Trudny mecz dla nas. Trzecie spotkanie w ciągu 6 dni. 1500 kilometrów do Szczecina, tam i z powrotem. Trudny pojedynek, w którym mnóstwo się nabiegaliśmy za piłką w środę z Legią. I było to dzisiaj po chłopcach widać w drugiej połowie. Organizmów się nie oszuka i te mecze kosztowały nas mnóstwo sił. Dlatego tym większe uznanie dla nich, że naprawdę, jak to się mówi, dali z wątroby i dowieźli ten wynik do końca. Zdobycie gola wprowadziło nerwowość poczynania gospodarzy. Druga bramka zresztą piękna. Wojtka Kędziory dała nam no już więcej luzu. Niestety to zmęczenie, które było, nie pozwoliło nam przeciwnika skarcić wyżej. Chociaż na 3-0 stuprocentową sytuację miał Kuba Biskup. Nie wykorzystał jej. Jak to się mówi, nie dasz, dostaniesz. W końcówce po dośrodkowaniu z rzutu wolnego zespół gospodarzy kontaktową bramkę zdobył. No i truchleliśmy na ławce, no bo przecież była to obrona Częstochowy te ostatnie 10 minut. Ale dowiedzieliśmy wynik, niezmiernie się z niego cieszymy. Tym bardziej, że jest to historyczne zwycięstwo Termaliki, która w dotychczasowych spotkaniach nigdy z Górnikiem Łęczna nie wygrała. Tym bardziej jest mi miło, że jest to moim udziałem. Jeszcze raz gratulacje dla moich podopiecznych. Dziękuję.